Cześć wszystkim z tej strony Szymon. Słuchajcie, offroad staje się coraz bardziej popularny i w związku z tą niesamowitą popularnością powstają nowe miejsca. Takie nowe miejsce, nowy tor offroadowy powstał w Bydgoszczy. Tutaj obok mnie stoją założyciele tego toru. Szymon, Paweł i Kamil. Chłopaki, skąd taki pomysł? Jak do tego doszło, że uruchomiliście w Bydgoszczy tor? No, przede wszystkim to brakuje jeszcze Seby, czwartego, do Bridge'a. Natomiast pomysł, no to miejsce do trenowania było potrzebne, żeby nie przyjeżdżać na zawody, żeby być na świeżo z aparaturą, żeby było gdzie potrenować sobie. Okej, słuchajcie, na miejscu w Bydgoszczy możecie posłuchać, popatrzeć, pouczyć się od niesamowitego zawodnika, od Pawła Czajkowskiego. To jest topowy zawodnik w Polsce w tej chwili. Jeździ w klasie 2WD i 4WD stock i naprawdę warto tego człowieka posłuchać i czerpać jakby z jego wiedzy. Paweł, powiedz, gdzie można szukać informacji o waszym torze. Informacje są na Facebooku, strona się nazywa JustRC. Tor staramy się układać jak najbardziej, żeby miał przeszkody jak najbardziej zbliżone do zawodów. Oczywiście, żeby trenować. Chłopaki, słuchajcie, jakby inne osoby w Polsce, inne stowarzyszenia, kluby szukały pomocy w takim uruchomieniu toru, to gdzie taką informację w ogóle można znaleźć, gdzie pomoc można uzyskać? Skąd wyczerpaliście wiedzę dotyczącą tego, jak ten tor uruchomić, jak zbudować tor, jak hopki skonstruować? I tak dalej. No a tu przede wszystkim podziękowania dla Owcy i wszystkich chłopaków z Rejstarów, bo to ogromna wiedza i pomoc przy zakupie wykładzin, bo to był, no, początkowy koszt jest duży. Tak samo otrzymaliśmy od Owcy wszystkie profile hopek, które wycięliśmy na CNC i całe know-how, jakie złożyć. Tak samo przyjeżdżając na halowe Mistrzostwa Polski obserwujemy, jak tor jest konstruowany, jak ustawiane są przeszkody. No i w ten sposób próbujemy, głównie Czajek próbuje budować te layouty, żeby właśnie jak najlepiej przygotować się pod tym kątem. Natomiast no, tą całą wiedzę, którą my posiadamy, też się chętnie podzielimy, bo nie tylko my to robimy, tylko chłopacy w Dąbrowie Górniczej, tak? Całą inspirację też od chłopaków z Planety, to też należy podziękować. Także no, samemu na pewno jest ciężko, także ci ludzie, którzy nam pomogli, to ogromne ukłony, bo bez nich też tego miejsca by nie było. Okej, słuchajcie, chłopaki, jeszcze jedno pytanie. Czy do was tylko można z modelami buggy przyjechać, czy można też innymi modelami offroadowymi i onroadowymi przyjechać? Jak to wygląda? Nie, każdy model przyjmujemy. Każdemu nawet staramy się póki co udostępnić nasz model, żeby się przejechał, poczuł, jak jedzie, jak się prowadzi, jaka jest różnica między takim profesjonalnym sprzętem a amatorskim, czy tam zabawką. Dobra, słuchajcie, chłopaki, to jeszcze ostatnie pytanie, obiecuję. Powiedzcie o planach rozwojowych waszego miejsca, co planujecie w przyszłości, jakie kolejne kroki? No, najbliższe, no to na pewno szukamy pomiaru czasu, bo to jest podstawowe narzędzie, żeby usprawnić te treningi. A dalej, no to chcielibyśmy stworzyć miejsce, które będzie otwarte 7 dni w tygodniu. Natomiast no do tego jest daleka droga, no bo głównie koszty, ale mamy nadzieję, że zbierzemy większą ilość fascynatów takich jak my i to miejsce pomału zacznie rosnąć do chociażby takiego, które pozwoli na utrzymanie toru 7 dni w tygodniu. Okej, słuchajcie, ja wam tylko powiem od siebie, że znam tych gości osobiście od jakiegoś czasu i to są naprawdę wspaniali ludzie. Można z nimi się dobrze pobawić, pożartować, wyluzować. Artur pokazuje, że można nawet wypić browara. Nie wiem, czy tam na hali, ale pewnie po treningu można. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do śledzenia informacji o JustRC, czyli klubie bydgoskim na Facebooku. Pod spodem będziecie mieli link do profilu facebookowego JustRC serce i numer kontaktowy do jednej tutaj z osób, z organizatorów. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało dzwońcie. Narazka, cześć.